kwestii obrony Rzeczpospolitej politycy prezentują dwa przeciwstawne pomysły. Jeden realizowany był w czasie rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL. Zakładał w wypadku ataku ze wschodu opóźnianie operacji zaczepnych wroga, operację obrony Polski, oparcie obrony Polski o rubież strategiczną na linii Wisły i ewentualne późniejsze odzyskiwanie okupowanego terytorium z pomocą sojuszników. W czasie tworzenia tych planów ograniczona została liczebność armii. Jestem ciekaw, czy wiedzą Państwo, ile dokładnie jednostek organizacyjnych Armii Polskiej wówczas zlikwidowano. Koncepcja przeciwna, realizowana dzisiaj przez rządzących, zakłada obronę całego terytorium Polski, zbudowanie 300-tysięcznej armii uzbrojonej w najnowocześniejszy sprzęt, w tym między innymi 500 zestawów artylerii rakietowej HIMARS, czołgi Abrams oraz śmigłowce Apache. Która z koncepcji obrony Rzeczpospolitej jest bliższa Państwa wizji politycznej w zbliżającej się kadencji? Donald Tusk odpowiada na to samo pytanie. Bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy. I odpowiedzialni przywódcy. My dzisiaj mamy lidera tego obozu rządzącego Kaczyńskiego, który ucieka od premierostwa, zasłania się Mateuszem Morawieckim, który uciekł z rządu zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, tak jak uciekł dzisiaj przed debatą. Mamy ministra obrony narodowej, który miesiącami szukał, a właściwie udawał, że szuka ruskiej rakiety, która spadła na Polskę, a później tchórzliwie zrzucił winę na generałów. Komendanta policji, który ostrzelał z granatnika własną komendę. Mamy pisowskie pikniki, gdzie helikoptery uderzają w druty wysokiego napięcia, a czołgi taranują wozy strażackie. Bezpieczna Polska to znaczy, że tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną. Premier Mateusz Morawiecki. Widzicie Państwo, że Donald Tusk nie potrafił nawet odpowiedzieć na takie podstawowe, konkretne pytania. Według doktryny Platformy Obywatelskiej Polska miała być podzielona Wisłą i po prawej stronie Wisły Polska miała nie być broniona. Czyli cała część Polski, ogromna część Polski była wystawiona na ruskiego soldata. Szanowni Państwo, Donald Tusk mylił się we wszystkich ważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, prezydent Kaczyński pospieszył z pomocą, a on, no, jakoś nie miał odwagi cokolwiek zrobić. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam razem z Jarosławem Kaczyńskim, a on znowu stchórzył. Zwracam się zatem do Państwa. Czy chcecie tchórza za premiera? Tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polska jest jak niezdobyta twierdza. Przypominamy, trwa druga runda pytań. Pytanie brzmi, wiek emerytalny jest jedną z kluczowych kwestii w polskim sporze politycznym. Również o tym będą decydować Polacy w referendum w dniu wyborów. W naszym kraju ścierają się w tej sprawie dwa poglądy. Pierwszy zakłada przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego, czyli odwołuje się do koncepcji związania w Europie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną, do czego Polskę namawiali w przeszłości najważniejsi niemieccy politycy. Decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego podjęta została w Polsce w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Druga koncepcja reprezentowana przez stronę rządową zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym, obniżonym poziomie z dodatkowymi możliwościami, takimi jak emerytury stażowe czy bonusy za dłuższą obecność na rynku pracy. Jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje Państwa Komitet w perspektywie następnej kadencji Sejmu? Na pytanie odpowiada teraz Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. I warto też podkreślić, że pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. Ja jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska 2 złote. I poprosiła, żebym ja oddał te 2 złote Donaldowi Tuskowi, co zrobię po tym programie. Ona powiedziała, że już dzisiaj nie potrzebuje tego, ponieważ ma 13, 14 emerytury, godną waloryzację. Ale warto o tym pamiętać, drodzy seniorzy, ponieważ od tego zależy, czy wasza jesień życia będzie rzeczywiście godna. I głos zabierze Donald Tusk.
Tego państwo nie widzieli w TVP i tego nie powie pan premier Morawiecki, który jak widzicie zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. 30 stycznia 2010 rok. Morawiecki dla Rzeczpospolitej. A to jest czas, kiedy zostawał moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych. Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, robiłem to wielokrotnie. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. I wiecie, już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namawiał. A propos niezdolności mówienia prawdy przez pana premiera. Tego też nie było w TVP. 250 tysięcy migrantów wpuścił Morawiecki do Polski. I nadal wpuszczają. Dzisiaj 75 tysięcy nowych wniosków wizowych zostało zakontraktowanych przez ten rząd. W roku 2014 do Sejmu trafił wniosek podpisany przez posłów trzech startujących w najbliższych wyborach ugrupowań, w tym Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego o zmianę konstytucji, która zawierała furtkę do prywatyzacji lasów państwowych poprzez dodanie artykułu mówiącego, że, tu cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Wnioskodawcom zabrakło 5 głosów do wprowadzenia tej zmiany. W 2015 roku przez Sejm przeszła kolejna ustawa z poparciem PO-PSL i SLD, w której napisano, że, ponownie cytat, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Ta ustawa zawetowana została przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015 roku. Ta kwestia budzi spór polityczny w Polsce. Z jednej strony kolejne próby stworzenia furtki dla sprzedaży lasów, które forsowała koalicja PO-PSL i Lewicy w kolejnych projektach ustaw, z drugiej sprzeciw względem prywatyzacji, które prezentuje ugrupowanie rządzące. Prywatyzacja jest jednym z tematów zbliżającego się referendum. Jakie będzie stanowisko państwa ugrupowań w tej kwestii, w zbliżającej się kadencji? I głos zabierze teraz Donald Tusk. Proszę państwa, czy wy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej? I Arabia Saudyjska zapłaciła za to 2 razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w te rafinerie setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię. Lasy państwowe upartyjnione już w 100%. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę. Na to samo pytanie odpowie premier Mateusz Morawiecki. Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Rząd Platformy Obywatelskiej wyprzedał majątek narodowy za 58 miliardów. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy i nagrania Krzysztofa Krawczyka i czerwonych gitar. Gdzie są te pieniądze? Na co one poszły? Na co one się rozeszły? Szanowni państwo, gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy niezależność energetyczną od Rosji. Mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki na sprzedaż.